Śnieg i mróz to idealna pogoda dla morsów. W niedzielę na 18 spotkaniu sieradzkich morsów 60 osób zanurzyło się w nurcie rzeki Warty. Poziom wody spadł o prawie 90 cm, ale i tak przy brzegu jest głęboko, przekonuje sternik sieradzkiego klubu Morsa Jacek Mikołajczyk. Sezon w pełni morsów przybywa, także bardzo się cieszymy z tego powodu, że sieradzki klub Morsa rośnie w siłę. Tak jak rozmawialiśmy w tamtym roku, na takie nasze spotkanie przychodziło 40-30 osób, tak teraz jest coraz więcej, czyli średnio nas wychodzi 60-70 osób. Tak to właśnie jest. Także no cieszymy się bardzo. Ostatnio mieliśmy też fajny temat, bo odwiedzili nas morsy z klubu Sobie Pany. No, trochę nas zima zaskoczyła, bo był dość duży lud, nie byliśmy przygotowani, ale poradziliśmy sobie wspólnymi siłami, siekierkami, młotkami, z czym tylko dało radę, także jest bardzo fajnie. Do końca sezonu zostało nam 8 spotkań, także myślę, że jeszcze ci, którzy nie przyszli, może do nas zawitają. No cieszymy się bardzo, że jest nas tak bardzo dużo, pomimo tego, że różnie jest z pogodą. Dzisiaj było, wczoraj była piękna wyspa, dzisiaj już jej nie ma. Niestety pogoda nam rozdaje karty. Na naszych spotkaniach tutaj jest ciężko ze słońcem, bo od samego początku, jak mamy tych spotkań tutaj, to może dwa spotkania mieliśmy ze słońcem. Tu mamy też fajną akcję, ponieważ od 8 lat nasz sieradzki klub Morsa zbiera na orkiestrę Jurka Owsiaka i dzisiaj tak samo. Dzisiaj, choć ponieważ w przyszłym tygodniu jest zakończenie akcji, a morsy jak zwykle są bardzo hojne. W tamtym roku zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca. Myślę, że ten rok też pokaże, a dołącza się do nas Stowarzyszenie Motocyklistów Sieradzanie, także myślę, że wspólnymi siłami nie będzie mniej funduszy, a będzie więcej. Z każdym spotkaniem nowych twarzy przybywa. Sieradzkie morsy zachęcają nowych śmiałków do dołączenia do klubu. Przekonują o zdrowotnych aspektach morsowania.